Ale Rafałku, jak jest na Hiszpanii? Bardzo fajnie. Naprawdę. Ile już tu jesteś? Długo, bardzo. 4 miesiące, nie? No, coś takiego. Tak. W Barcelonie? Tak. No i co, jak jest? Dobrze, opłaca się? Opłaca się? Jakbyś Polakowi to powiedział, że przyjechał. Opłaca się. Wakacje, nie, praca. Naprawdę. Ja ogólnie tą pracę, co mam, praktycznie w ogóle nie pracuję. Można powiedzieć, że parę godzin dziennie tylko i wiesz, nie wystarcza na wszystko. No cóż, ja nie mam pytań. Ale da się odłożyć? No, da się odłożyć? Da się odłożyć? Rafałku. Da się, jak się pracuje, jak się normalnie pracuje. A ile za godzinę? 4,5 euro? 6. Dobrze. Nie, 250. Płacę. A w jakiej pracy? Na budowie ile się zarabia? A to nie wiem. A w biurze? Też nie byłem. W pizzy się zarabia 6 na godzinę, tak? Plus tak. Napiwki. Plus napiwki. To dobrze. 800 euro miesięcznie. 800 euro? Z napiwkami, ze wszystko? Ze wszystko. To mało. Tyle zarabia miesięcznie. Ale po sobie. 4 razy w tygodniu po 2-3 godziny ulotki. No. I 5 razy w tygodniu po 3-4 godziny rozłożenie pizzy. Czyli gówno nie praca. Praktycznie w ogóle nie czuję. Czyli ulotki i pizza 800. No. 800. Czyli mało. Mało. A ile pracujesz w tygodniu godzin? A ile pracujesz w tygodniu? To właśnie przed chwilą powiedziałem. O weekendy wolne? A to nie wiem, wiecie co, to idźcie się zapytać mojego szefa. Ale ile płacisz za kwaterkę? Nie dużo, tak. 150, 170 euro. No, strzelaj dalej. 700. Nie. 200. Nie. 180. Mówiłem, ale oni wiedzą. Ale nie wiemy. 180 euro. Nie. Więcej czy nie? Więcej. 250. Jest. 250 euro. A ty już tam cały czas jest. Dobrą. Cały czas jest, to nie wiem. Jak tam ten dawny w ogóle jest? Tak, pogoda podobno dobrze jest, ale... Jak w Dublinie w ogóle? Ale skąd tam ile jest, można zarobić za godzinę? Za godzinę to panie? 9,25 jest minimalna stawka. Generalnie 10 po 2-3 miesiącach po pierwszej pracy jest standardem. Hej! To ja wam powiem tak, nie pamiętam ile zarabiam, ale płacę 700 euro za mieszkanie i stać mnie. Samemu? Tyle ja płacę, a jeszcze kolega też 700. O, 700 euro ja pierdolę. Za mieszkanie? Tak? Tak. Ale ile? Jeden mój. 700 euro? To co to? Duży bedroom, ale... Centrum Dublina? Nie, ale w najwyższym standardzie. A ile ogólnie zarabiasz? Nie mogę powiedzieć. No, ale to pewnie dużo. Jakbyś myślał. Zdało się, że ja wiem i ty nie powiesz. Powiem nie, ja wam powiem. Tyle ile każdy może zarobić. Przy najgorszej pracy zarabiasz 1600 w Irlandii. Przy najgorszej. Przy najniżej płatnej. Ja zarabiam 2000. I szczerze. Zajebiście. A, ale jeszcze w swoim fachu, pod tym kątem ukończysz szkołę i tak jakby to wybrałeś taki, oczywiście, taki zawód. Już dwa razy się zakochałem w ostatnich 2 tygodniach, więc... Nie wiem, 6 funtów ja powinienem tam pracować na godzinę, a nie. 7. Maciek zarabia tu 7-8 euro za godzinę. Ty pracujesz ile za godzinę? 7. Ja powiem, w Irlandii najniższa stawka jest 9,25. Słuchaj, a jakie tam są ceny w pracy? W Irlandii? Generalnie za pokój około 400. Ale zarabiasz przy najchujowszej pracy. Zmieniam mieszkanie. Czerwiec, lipiec, zmieniam mieszkanie. Jest tak, że będziemy zmieniać na większe, więc byłaby taka akcja, że moglibyśmy wziąć tam większe mieszkanie, gdyby się zdecydował, że przyjeżdżasz. No, jak przyjeżdżasz, to na co najmniej rok, bo na tyle jest umowa. Pokój, wielkości prawie do salonu, a to jest twoja sypialnia. Masz dwa balkony z widokiem na Dublin. Tak. I takie jest mieszkanie w tym momencie za 1650 euro.
Nie, nie, słuchaj, jeśli jest taka akcja, to ja naprawdę się piszę. No i dobrze, Rafał. I mamy jeszcze czas. No to deal, deal, no. Panowie, deal. Deal. Robię taką akcję. Wjeżdżam stąd 13 czerwca. No. Jadę na 2 tygodnie do Polski. No. I z Polski właśnie miałem jechać na Cypr. No. Ale wiesz, jak jest taka opcja, to... I Mariusz, ty mógłbyś też przyjechać. To mogliśmy na czwórkę wjechać. No. Ostro, będzie ostro. Czyli co, deal, panowie. Deal.